Jajecznicę odebrać proszę, ruskie pierogi, pomidorowe. Ruskie pierogi odebrać proszę. No czyje to pierogi? A, to pani. A tak pani krzyczała, że prędko, prędko, a teraz mi pani pracę utrudnia. Co pani myśli, że ta placówka tylko na panią jest nastawiona? Grzybową odebrać proszę. Proszę, grzybowa. Czego pan tak szuka w tej zupie? Brylantowego pierścionka? Gdzie są grzyby? Grzyby są w lesie. W lesie, w lesie! Co się pan tak dziwi? Co proszę? Pani to słyszałam. Kwadrans pan czekał na zupę i dostał pan zimno? A co pan myśli, że po 15 minutach zupa będzie jeszcze ciepła? Boże, co za ludzie! Każdy czegoś chce, każdy głodny. No nikt nie rozumie, że ja tu jestem w pracy. Jaką jajecznicę? Nie ma jajecznicy, tej jajecznicy z trzech jaj. Z dwóch albo z czterech. Jezus Maria, dlaczego i dlaczego? No dlatego, że tak skalkulowano. O, proszę pana, kasjerka nie będzie obliczać pańskiej jajecznicy. Kasjerka tu jest w pracy. Czasami to naprawdę się zastanawiam. Co za ludzie? To mu daj nóżeczkę. Jajecznicy z trzech jaj wymyślili, bo tak mu wygodnie. Państwo i rząd miejsce pracy dla mnie ufundowali. I ja mam takich pasożytów obsługiwać? Niczego panu kucharka nie będzie otrzymała. Kucharka to jest w pracy, nie dla pańskiej przyjemności. Gazety to wciąż piszą. Człowiek pracy, ale czy ten nasz naród to rozumie? Szacunku nie mają. Ale proszę nie myśleć, że to tak tylko barak mleczny. Ja już wielu zawodów próbowałam i wszędzie to samo. Byłam sprzedawczyni. To znowu od rana do wieczora klienci mi się do sklepu pakowali i przeszkadzali pracować. Jeszcze wcześniej byłam konduktorką w tramwaju. Ładny zawód, owszem, podobał mi się. No gdyby nie ci ludzie. Na nich to nie ma siły, jeżdżą i jeżdżą.